Powiem Wam szczerze, byłoby zajebiście móc dokończyć fotowoltaikę od razu, ocieplanie poddasza, czyli termomodernizację poddasza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale po prostu tego się nie da zrobić z pewnego punktu, którym jest money, czyli pieniądze. Nie jestem w stanie przerzucać środków od tego do tego. Czyli jak teraz ocieplam poddasze, nie mogę przerzucić tamtych środków zacieplania poddasza na fotowoltaikę. No bo wiecie co, no zima nie zrobi sobie pauza, play i nie przyjdzie kiedy będę chciał, tylko ona przyjdzie i tyle. Więc powiem Wam tak, nie jestem w stanie jednego, drugiego, trzeciego ciągnąć, bo mnie ograniczają środki pieniężne. A nikt mi nie da 12 tysięcy znikąd, po prostu, żebym mógł kupić falownik, dwa akumulatory, zestaw paneli, skrzynkę z zabezpieczeniami, od razu wszystko gotowe, żeby podpiąć fotowoltaikę na budynek. Nikt wam nie da pieniędzy, ludzie. A bank nie jest pieprzoną instytucją charytatywną. Bank pomoże wam tylko w kilku wypadkach. W pierwszym, gdy sam widzi, że na was zarobi gigantyczne kokosy, i w drugim, jeżeli wy, jako petent, jesteście godni otrzymania od nich pomocy. Bank nie pomoże wam w wypadku, gdy zobaczy, że będzie na tym stratny. Od razu możecie odpuścić sobie pójście i kajanie się przed bankiem w celu wyłudzenia. Przepraszam za słownictwo, nie wyłudzenia, tylko dokonania podpisania umowy na pożyczkę, kredyt, czy co wy tam byście sobie chcieli. Bo bank, jeżeli zobaczy, że no nie jesteście w stanie spłacać tego kredytu, pożyczki, to wam nie udzieli. I tak samo to działa, jeżeli bank zobaczy, że na was nie zarobi. Jeżeli na was nie zarobi, to wam nie da. Tak samo, jeżeli zobaczy, że będzie stratny na was, to też wam nie da. Jeżeli bank zobaczy, że na was jest w stanie zarobić, to wam da, ile no, tak naprawdę będziecie chcieli. No, plus minus pewne limity. W moim przypadku, powiem wam szczerze, na początku bank nie chciał mi nic dać. Bo pan jest młodym pracownikiem, my nie mamy z panem doświadczenia, a teraz baranie łby sami dzwonią, proponują, że nawet 200 tysięcy. 200 tysięcy. Weź 200 tysięcy i spłacaj do końca życia. A jeszcze przy tej inflacji, burdelu na świecie i poczekajcie. I przy tym, że za chwilę wybuchnie trzecia wojna światowa, ale w wersji kinetycznej, a nie gospodarczo-handlowej. To wspaniałe, weź 200 tysięcy, a potem będziemy cię ścigać po całym świecie, żeś to oddał. No. Więc życie mi nie ułatwia to, że Unia Europejska ze swoimi popierdolonymi dyrektywami po prostu niszczy ludziom życie, mnie też niszczą poprzez opodatkowanie OZE, na przykład zielony dziad, bo tego ładem nie. No, koszulka zielona, bo zielony ład, zielony dziad, zielono mi. Nie, powiem wam naprawdę, że Unia Europejska nie pomaga, po prostu nakładając na obywateli Unii Europejskiej tam Zielony Ład. A powiem wam dodatkowo, rząd polski też nie ułatwia mi życia, bo po prostu zamiast dać obywatelom swobodę i niech zakładają OZE, niech zakładają fotowoltaiki, wiatraki i co oni tam chcą i tyle. I tyle. Transformacja energetyczna powinna być na zasadzie takiej, że prosument będzie szczęśliwy ją dokonując, a nie będzie się martwił, czy w następnym miesiącu będzie miał za co żyć. Bo podatek od fotowoltaiki, masz sprzedawać za 50 groszy energię do sieci, ale masz już kupować po 2 złote, jak nie lepiej. No. Więc to się nazywa oszustwo, złodziejstwo, wyłudzenie pieniędzy z podatnika. A dlaczego? Posłuchajcie. Rządowi polskiemu kończy się hajs
I dlatego podnoszą wszystkie podatki, wszystko do góry, bo po prostu hajs się zaczyna kończyć. Tak się kończy, jeżeli się wspomaga sąsiadów w potrzebie, bo im się należy. Wiecie, o kogo chodzi. Daj, 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 daj. No.